Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No zdrowia, zdrowia. Rozmawiałem ze znajomym, teraz miał wymianę biodra. No i jest zdrowy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No jakiś czas temu, no słyszę czasami historię z Polski. W Polsce jak ktoś upadnie, starsza osoba i złamie sobie biodro, no to w zasadzie nie ma szansy. Nie ma szansy, żeby była zreperowane, wymienione, wyleczone. W jednym wypadku to nawet lekarz był na tyle bezczelny, że powiedział starszej kobiecie, że najwyższy jest czas, żeby umarła, że po prostu to jest za drogo, a ona jest za stara. No to jest makabra, to jest makabra. No później miała operację, miała zrobioną operację, no ale to przez prywatne jakieś tam układy, wtyczki i tak dalej. No to ta państwowa opieka zdrowotna nie powinna tak wyglądać. No wszyscy wiedzą, że w Polsce no to też są prywatne gabinety lekarskie, a wszystko jest wykonywane w tych tak zwanych państwowych szpitalach. No ale wracając do tego człowieka. No facet przed 70 miał wymienione 5 lat temu kolano, takie kompletnie wymienione, także poniżej kolana wycinają, powyżej kolana, no i zmieniają. No ale trochę narzekał. No i lekarz po 4 latach w sumie powiedział, że to nie jest problem kolana, bo kolano no to w zasadzie jest z metalu, z tantalu, czy z czegokolwiek tam innego robią, ale że jest biodro. No i to biodro w sumie to jest nieprawdopodobne, jak to się odbywa. Ludzie idą do szpitala, idą rano, po południu już jest wszystko przygotowane, o 3-4 już jest skończone, wieczorem biorą człowieka do domu, także nawet nie jest w nocy, jest to nieprawdopodobna linia produkcyjna, no ale działa te kilkaset czy kilkadziesiąt tysięcy dolarów taka operacja, no ale ludzie są zadowoleni. No i teraz znajomy chodzi po 8 dniach, w domu był normalnie, tam nie ma żadnych nie leży w łóżku przede wszystkim, ale chodzi normalnie, nie ma żadnego problemu. Z kolanem to też jest ciekawie, że jednak wymiana kolana, no to mówią, że to jest 3 razy gorsza niż wymiana biodra. Wydawałoby się, że jest odwrotnie, no ale niestety tak. No ale nawet jak wymieniają kolano, no to w zasadzie na drugi dzień po operacji, ludzie są w szpitalu, na drugi dzień po operacji to pielęgniarka przychodzi, daje kulę, no i pacjent musi zapychać po korytarzu w lewo i w prawo. Później idą na schody, no i uczą jak wchodzić na górę z kulami, jak schodzić. No jest to zorganizowane. No to kosztuje, to wszystko jest. No i tutaj właśnie jest ta sprawa. Jak ludzie pracują, jak ktoś pracuje w Ameryce, no to pracodawca płaci za ubezpieczenie. Ubezpieczenie mniej więcej na rodzinę, no to jest około 20 tysięcy rocznie, no to jest mniej więcej $10 na godzinę, tak? No bo jak się policzy 52 tygodnie, 40 godzin w tygodniu pracy, no to jest 2000 godzin pracy, czyli 20 tysięcy, no to dodatkowo jest wpłacone $10 na to, co ktoś pensję dostaje. Z tych 20 tysięcy to pracownik płaci około 20%, czyli około 4 tysiące. No i jak się idzie do lekarza, no to trzeba udział własny mieć tam powiedzmy $25, dla specjalisty 40, lekarstwa no to są 5, 10, $20, jakieś takie specjalistyczne 70, no udział własny roczny, no to jest tam powiedzmy 1000 czy 2000, maksymalnie jakoś tam 5 tysięcy, za pobyt w szpitalu $500, Także to mniej więcej wszystko jest zorganizowane. No ale jak ktoś nie pracuje, no to kiedyś
20, 30, 50, 60 lat temu, no to wszystko było w sumie Ameryce tańsze. Tańsze proporcjonalnie do zarobków. W większości miast, miasteczek, dzielnic byli lekarze domowi, byli lekarze rodzinni. No i ci lekarze to w zasadzie opiekowali się dziećmi starszymi, patrzyli tak wstępnie, leczyli dosyć symboliczne, takie normalne ceny, no ale od 30 lat jest konsolidacja, te wszystkie, teraz 80% lekarzy pracuje praktycznie dla szpitali najróżniejszych połączonych. Szpitale wykupują te praktyki prywatne, przenoszą tych lekarzy do siebie. 40-50 lat temu to 70% lekarzy amerykańskich miało prywatne praktyki. Teraz wszystko się pozmieniało. No i teraz wszystkie te konsolidacje, także że to jest coraz droższe. Lekarstwa są coraz droższe. No i rząd demokratów, socjalistów kombinuje, co z tym zrobić. W Kalifornii jest ciekawa sprawa, że Kalifornia doszła do wniosku, że zacznie produkować swoją własną insulinę. No zobaczymy jak to będzie, ale no mają takie zacięcia socjalistyczne. No wiadomo, że zawsze, kiedy rząd się weźmie za robotę, no to zawsze spieprzy. No, i dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym wszystkim mówię, że jeżeli ktoś samemu sobie kupuje ubezpieczenie, no to samotna osoba ogólnie w Ameryce, jak ktoś zarabia i ma jakieś pieniądze, no to może odpisać od podatku 12 tysięcy, czyli to nie płaci żadnego podatku federalnego. I teraz przez ostatnie parę lat, no to jest tak, że 400%, no bo 12 tysięcy, no to jest traktowane jako bida z nędzą. To jest $1000 na miesiąc, czyli powiedzmy tam $8 na godzinę, jakby ktoś pracował, no to jest bida z nędzą. I oczywiście nie wypada ich podatkować federalnie. Także to jest ten odpis. No i teraz Obama, no to nazywają to Obamacare, ale to Obamacare, no to oryginalnie to miało polegać na tym, że każdy miał być zmuszony, żeby sobie kupił ubezpieczenie. Jak nie kupił ubezpieczenia, teraz samotna osoba może kupić ubezpieczenie za $200-300 na miesiąc, czyli 3-4 tysiące na rok. No ale to jest tak zwane brązowy plan, no i tam udział własny, no to jest 5, 6, 7 tysięcy, lekarstwa, no to zamiast 5, 10, to są 20, 30, pójście do lekarza, czyli jest to taki plan, kiedy faktycznie coś się poważnego stanie i się trafi do szpitala, no to wtedy człowiek nie jest goły i wesoły, te lekarstwa też jakoś tam dostaje mniej więcej, no są srebrne plany po 300-400 miesięcznie, no i są złote plany tam po 500-600 dolarów miesięcznie. No i wiadomo, że czym więcej się płaci te premium, no to są bardziej jakieś to wszystko inne tanie. No ale teraz to wszystko jest też subsydiowane. To jest wszystko subsydiowane. Oryginalnie to miało być tak, że jak ktoś pracował i pracodawca, powiedzmy, nie opłacał tego ubezpieczenia, no tak to ktoś sobie prywatnie kupił, no i zapłacił 6 tysięcy, a w podatkach zapłacił też 6 tysięcy, no to w zasadzie te podatki były mu zwracane. No ale żeby zapłacić, powiedzmy, 5 tysięcy w podatkach, no to trzeba zarabiać, powiedzmy, 40-50 tysięcy, czyli $20-25 na godzinę. No to wtedy, kiedy się tak zarabia, no to w zasadzie pracodawca z reguły również daje ubezpieczenie. Także to wszystko było pogmatwane, no ale przez ostatnie lata, no bo taki w sumie był plan, to był taki plan, żeby coraz więcej ludzi wciągać na te ubezpieczenie państwowe. Także 20 milionów Amerykanów teraz będzie traciło jest Medicare i Medicaid, czyli jest medyczna pomoc i medyczna opieka. Jak się pracuje w Ameryce, no to jest zabierane
podatek stanowy, podatek federalny, no powiedzmy tam 10, 20, 30, 35% jest maksimum. Jak ktoś zarabia ponad 140 tysięcy, 120 tysięcy, to już jego podatek powyżej 120 tysięcy, no to już zaczyna być 34%, no ale też zabiera 7,5% na Social Security, czyli społeczne bezpieczeństwo tak zwane, czyli to jest ta amerykańska przymusowa emerytura, no i pracodawca dodaje 7,5%, także że każdemu jest odkładane te 7,5%, 15% ma odkładane, no i później ma odkładane 2% na ten pomoc medyczną i opiekę medyczną, ale teraz już ten rząd zaczyna wypychać tych ludzi z pomocy społecznej pod konto tego, żeby oni zaczęli przechodzić na pomoc Obamy, no bo w Ameryce ciągle to się nazywa Obamacare, czyli opieka Obamy, no i te płatności z podatków, ci, którzy płacą, no to płacą dla tych, którzy tam nie zarabiają, no i teraz ta pomoc czy oddawanie pieniędzy, no to będzie dla ludzi, którzy mają 400% tej biedy, czyli do 48-50 tysięcy. Także 5 milionów Amerykanów, którzy są zapisani w całym tym systemie, no i zarabiają poniżej 150%, czyli poniżej 18 tysięcy na rocznie, no to w ogóle praktycznie nie płacą, wszystko jest subsydiowane, także to jest no, państwowa opieka medyczna. Te subsydiowanie, no to w sumie zmniejszyło wyeliminowało płatności, no ale to płacą wszyscy inni, którzy więcej zarabiają, no bo to jest płacone z podatków federalnych innych. No i teraz w marcu przyszłego roku ma to wszystko już wygasnąć. No to demokraci teraz walczą, żeby to przedłużyć. Później znowu będą walczyli, żeby to wszystko przedłużyć. No i będą nieustannie przedłużać. No ludzie, ci, którzy to mają, którzy nie muszą płacić, no to są bardzo zadowoleni, no i głosują, ale to kosztuje 150 miliardów dolarów, to będzie to, co będzie kosztowało przez następne 10 lat, także jak demokraci mówią, że to z budżetu będzie 2 lata, tylko będzie kosztowało 40 miliardów, no to nie jest prawda, no bo to wszystko się akumuluje. Ten budżet finansowy Kongresu, no to właśnie określił, że te przejście z pomocy medycznej na pomoc Obamy, no to będzie kosztowało 45 miliardów rocznie, a praktycznie przez następne 10 lat, no to 450-500 miliardów. Także to są, nieprawdopodobne sumy. No te wszystkie subsydiowanie, no to zachęca te wszystkie urzędy czy organizacje lokalne, stanowe do porzucenia tego, szczególnie dla ludzi, którzy są jeszcze przed tym wiekiem pomocy tej Medicare państwowej. No i wszystko zaczyna powoli przechodzić na rząd ten federalny. No niby te pieniądze, demokraci to mówią, że pieniądze to są oszczędzane, bo dlatego, że Medicare, medyczna opieka negocjuje ze wszystkimi ceny i teraz mówią, że będą negocjować właśnie ceny na lekarstwa. No jak to się odbywa? To się odbywa w ten sposób, że Ministerstwo Zdrowia
i opieki społecznej, ściga 10 lekarstw, które mają mieć ceny kontrolowane, no a 60 innych lekarstw będzie przez następne parę lat. I firmy, które produkują te lekarstwa, będą musiały płacić praktycznie 65% podatku takiego karalnego, jeżeli nie zgodzą się na państwowe sumy. No to niby to dla niektórych ma sens, tyle tylko, że jeżeli coś takiego się stanie, no to nie będzie konkurencji. Ogólnie rzecz biorąc, no to ceny te lekarstw spadają, dlatego spadają, że bardzo dużo lekarstw już nie ma patentów i są takie ogólne, no ale to też, żeby coś zacząć produkować, no to są setki milionów dolarów, żeby to jakoś zorganizować. No i ograniczenie tych wszystkich jakichś takich zysków do minimum, no to spowoduje to, że nie będzie chętnych do konkurowania. Jak nie będzie chętnych do konkurowania, no to cena znowu będzie szła w górę. No, wolny rynek ma to do siebie, że jak ludzie widzą, że można trochę zarobić, no to będą działali. Ale jeżeli rząd zacznie pilnować pewnych swoich kolesi, można powiedzieć, no to wszystko się znowu wykańcza, no i cena znowu jest niekontrolowana. Także kontrolowanie cen powoduje to, że ceny nie są kontrolowane, albo co najmniej nie są atrakcyjne, bo nie ma tego wolnego rynku. No teraz te wszystkie nowe lekarstwa biologiczne, no też niby to ma wejść na rynek, no bo to około 40 lekarstw takich zaczynają te patenty znikać. No patenty, które w Ameryce tam działają przez 7, 10, 17 lat, no to jest dobre, że ludzie, którzy w klinikach, w szpitalach, na uniwersytetach, w koledżach medycznych patrzą, co może pomóc, no to kosztuje bardzo dużo Amerykanów. To doprowadza do tego, że ludzie robią fortuny, no ale później na całym innym świecie jest to dużo tańsze. No, ironia losu jest taka, że Ameryka ma najdroższe lekarstwa, no ale dlatego, że też pośrednio najbardziej na tym zarabia, no i najbardziej ogólnie zarabia. Demokraci mówią, że też zaoszczędzą 130 miliardów na tym, jak zlikwidują to, co Trump zrobił. No bo Trump zrobił to, że zabronił dawać rabaty były dawane do opieki państwowej, no bo to wszystko zmieniało. To też zmieniało w zasadzie cały ten balans i wolny rynek. No, komuniści teraz chcą, żeby rządowe wydawanie wzrastało, żeby finansowanie wzrastało, żeby ogólnie rzecz biorąc cała Ameryka, no to była pod rządami budżetówki urzędników, socjalistów, że oni po prostu chcą zniszczyć wolny rynek. No i to wszystko idzie właśnie w tym kierunku. Także przepisy teraz Biden już rzutem na siatkę robi to, żeby właśnie wydać miliardy dolarów z pieniędzy, których nie ma. Te tryliony, które chciał wydawać, nie wyszło. No to teraz może wyjdzie i teraz Joe Manchin z Virginii chyba prawdopodobnie się zgodzi na taką minimalną suchą ustawę. Także setki miliardów są lepsze, wygląda na to, niż tryliony. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, musicie walczyć. Musicie walczyć z urzędnikami, z budżetówką. Oni zawsze mają swoje pomysły, swoje utopie, no ale jednak wolny rynek i jakaś konkurencja działa najlepiej. No, kontrolowanie ceny nie działa. W Ameryce teraz benzyna jest tanieje, tylko dlatego, że Amerykanie się nauczyli, żeby nie kontrolować cen. Jak się zamrozi ceny, to cena jest taka sama, a później coraz bardziej rośnie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Obamę. No, mam nadzieję, że mądrzejecie. Mądrzejecie i w listopadzie będziecie głosować na republikanów, po tym jak się przepiszecie do partii republikańskiej, albo nie będziecie głosować w ogóle. Zdrowia dla normalnych.